przykładowo taki przykład naszej pralni, która została sprywatyzowana, oddana w prywatne ręce. Rzeczy, które w szpitalnej pralni były prane z słupskiego szpitala, są na dzień dzisiejszy wożone pod Czew, a ze sprzętu naszego szpitalnego korzystają hotele. 1 września 2015 zostałam przeniesiona natychmiast na oddział onkologii z działu księgowości dyrekcji szpitala. Numerowałam tam strony historii choroby, co jest dla mnie upokorzeniem jako księgowej. Poza tym miałam być tam sekretarką i do czynienia mieć z pacjentami, a jeżeli miałabym mieć do czynienia z pacjentami, to musiałabym odczytywać badania lekarskie. Ja się na tym nie znam. No niedawno ten szpital był naszą wspólną własnością. To, że został przekształcony w spółkę prawa handlowego spowodowało, że odeszła i musiała odejść, bo już nie ma takiej umocowanej w kodeksie handlowym, Rada Społeczna. Rada Społeczna, pomimo tego, jak wykonywała te i kto tam był w tej Radzie, to jeszcze jakiś nadzór społeczny nad szpitalem był. W chwili obecnej, kiedy spółka tak naprawdę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest w zasadzie jednoosobową, można powiedzieć, nie ma żadnego nadzoru społecznego. W związku z powyższym przeciwko temu na pewno będą wszyscy słupszczanie, jeżeli dalej będą się takie działy rzeczy, protestować i pan, panie prezesie, jak również pan, panie marszałku, jesteście współodpowiedzialni za ten stan, który w tej chwili jest.